Trzecia droga znalazła się na zakręcie. Białoruskie śmigłowce wleciały sobie w strefę powietrzną Polski. Polska zresztą do tego wszystkiego ma lekką kosę z Ukrainą, znaczy kosa to mocne słowo, ale no te relacje są coraz bardziej napięte od dłuższego czasu i teraz wydaje się, że znowu wydarza się rzecz, która no tylko podbije ten stan. A do tego mała afera taśmowa w Lewicy oraz Sośnierz wracający do Konfederacji. Jak zawsze w przeciągu ostatnich paru dni wydarzyło się bardzo dużo, więc w tym filmie wam to wszystko podsumujemy, opowiemy i niektóre rzeczy przeanalizujemy. Więc bez zbędnego przedłużania stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy. Serdecznie zachęcamy zerknięcie naszego Patronite'a i dziękujemy naszym patronom i lecimy do materiału. Źle się dzieje w państwie trzeciej drogi. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Bo sytuacja jest napięta do tego stopnia, że nie jest to już nawet taka rzecz, która dzieje się pod powierzchnią, tylko rzecz, która się dzieje na powierzchni. Znaczy koalicjanci, ten sojusz rozmawia ze sobą przez media już w tym momencie tak naprawdę trochę oraz pojawiają się otwarte deklaracje, że w piątek, sobotę przekonamy się o tym, czy ten projekt tak naprawdę przetrwa i pójdzie razem do wyborów. Ogólnie trzeba to powiedzieć wprost. Projekt od początku był dziwny. I mimo tego, że mówiliśmy, że potencjalnie ma potencjał, bo szedł w ciekawą stronę, która była właśnie taka, że albo to się uda, albo się nie uda, no to od początku mierzył się z pewnymi dziwnymi rozwiązaniami, które sam sobie narzucił. No tutaj, żeby nie szukać długo, tak? Fakt, że chcecie startować w sojuszu wyborczym, ale jednocześnie chcecie zachować dwa osobne sztaby kampanijne, czyli de facto prowadzić dwie różne kampanie, no pokazywał już, że to jest taki sojusz z kategorii nowe, dziwne i zobaczymy, jak się skończy. No, wzbudzał ciekawość, ale jak to mówi stare polskie przysłowie, ciekawość jest niczym innym jak pierwszym krokiem do nieprzekroczenia progu wyborczego. Nie wiem, kto to powiedział, ale pewnie tysiąc jakimś 300. No ale jest to prawdziwe przysłowie, bo gdzieś tam maluje się jako zagrożenie gdzieś w oddali. W każdym razie, o co w ogóle poszło, jaki jest problem? Trzecia droga ogólnie kłóci się obecnie o kilka tak naprawdę rzeczy. Po pierwsze, problem jest z tym, że PSR chce do tej koalicji wspólnej, do tego sojuszu wyborczego, rzucać nowe twarze. No tam, wiecie, mówi się o Dziamborze, ale też było porozumienie, co swoją drogą jest zabawne, jeśli porozumienie teraz jakoś rozwali, nazwijmy to, rozwali tą koalicję, czy no, ten sojusz wyborczy, no to w sumie to będzie to już drugi, który rozwali w niedawnym czasie, bo najpierw była Agrounia i oni, więc to byłoby zabawne. Ale w każdym razie PSL chce te osoby łamane na jakieś organizacje, etc., jakby pozyskiwać, żeby zwiększać swój taki, wiecie, no, szerokość swojego elektoratu, żeby po prostu pozyskiwać znane twarze, bo na koniec dnia, no, liczy się to, ile mandatów kto przyprowadza, a nie cokolwiek innego, tak, wiecie, w kontekście samych wyborów. No tutaj Kukiz się kłania sprzed 4 lat, jak to się skończyło, no ale, no, to jest ich strategia. Tylko właśnie, no, ta strategia wydaje się nie odpowiadać Polsce 2050 Szymona Hołowni, które, no, tak wiecie, bardzo chce bronić swoich miejsc na listach, bardzo mocno chce o nie walczyć i też nie do końca koniecznie podobają mu się pomysły właśnie wdrażania takich ludzi. Tutaj sztuczka też polega na tym, a propos właśnie tych miejsc na listach, że to jest kolejna taka kość niezgody. W sensie, wiecie, kiedy ten sojusz powstawał, nie? I po dodaniu wyników sondażowych obu partii naprawdę ukazało się, że jakby w sensie tyle mniej więcej mają, co było zabawne, bardzo długo się wtedy z tego śmialiśmy, bo ogólnie tak się tego nie liczy, ale tym razem się udało. No wtedy jednak PSL miał małe poparcie, a Hołownia miał stosunkowo duże poparcie i tam ten deal, my wtedy tak to ocenialiśmy, prawdopodobnie polegał trochę na tym, że no PSL daje dużo swoich struktur, dużo ludzi, etc., no a Hołownia daje, no wiecie, to swoje poparcie właśnie, które zbudował. Tylko teraz właśnie to wszystko zaczyna się rozjeżdżać. No bo Hołownia nie ma już takiego dużego poparcia, tak? Wtedy, wiecie, mówiliśmy o jakichś tam 16%, teraz mówimy o 11%, które mają wspólnie i sami mówią, że to jest taki bezpieczny wynik, co w ogóle rodzi pytanie o to, że wiecie, no kiedy trzeba przekroczyć 8%, jako właśnie taka koalicja, no to zaczyna się robić problem, bo 11 a 8, no to już jest tak niebezpiecznie blisko. Wiecie, no w 2015 roku podobny błąd popełniła Lewica tak naprawdę. No i dlatego pojawia się propozycja, na przykład PSL-u, na którą Hołownia nie chce się absolutnie zgodzić, czyli to, żeby Hołownia, czy Polska 2050 wystartowała z list PSL-u. Dzięki temu obniżają próg sobie do 5% i no, jest git, nie? Tylko, że no Hołownia bardzo nie chce tego zrobić. I w sumie to nie dziwi, tak? Jakby ludzie od Hołowni boją się, że to zmarginalizuje ich partię, że tak naprawdę stają się, wiecie, nową Nowoczesną, że stracą swoją tożsamość i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dziwne, no bo Hołownia od dawna próbuje trzymać się jednak z boku trochę tej opozycji, no bo właśnie boi się, że będzie jakąś partię włączony i przemielony. Do tego pojawiają się wtedy też, no, problemy z subwencją, w sensie problemy może same w sobie nie, tylko bardziej kwestia tego, co z tą subwencją zrobić i jak ją zrobić. No bo wiadomo, no wtedy trochę PSL trzyma pieniądze na pewnym poziomie, więc no to wymagałoby pewnego zaufania do PSL-u przez Szymona Hołownię, czy tam Polska 2050. No a na to wszystko nakładają się właśnie te problemy związane z wynikami wyborczymi, nie tylko pod kątem właśnie tego, że oni tam spadają, ale też tego, że no właśnie Hołownia trochę nie dostarcza tego swojego poparcia. W tym momencie można argumentować, że deal pod tytułem, wiecie, 50 na 50 jedynki, że dzielimy się bardzo porówno, może zacząć się okazywać, że jest trochę niesprawiedliwy, bo był negocjowany, przynajmniej oczywiście z perspektywy PSL-u, bo z perspektywy Hołowni absolutnie niesprawiedliwy, no ale bo był negocjowany w czasach, kiedy wyniki były trochę inne, a teraz w ocenie różnych aktorów, którzy w tym wszystkim grają, po prostu różne partie zaczynają jednak dostawać więcej niż włożyć
włożyły albo dostawać mniej niż włożyły. No i to wszystko sprawia, że po prostu jest konflikt. I ten konflikt faktycznie zaczyna być coraz bardziej poważny. Widzimy wypowiedzi w mediach na ten temat, widzimy, że to już przestaje być taka sprawa pod powierzchnią, zaczyna być coś bardzo oficjalnego i takiego, no, mocnego, co może mieć gigantyczny wpływ na wybory tak naprawdę. Bo rozpad trzeciej drogi podobno bardzo w ogóle przeraża PO czy lewicę. I nie ma co się dziwić, tak? Ich rozpad mógłby mieć bardzo takie, no, konsekwencje, które ciężko przewidzieć, ale mógłby się skończyć tym, że ktoś by się wywalił o próg wyborczy na twarz, a wywalenie się o próg wyborczy na twarz przez PSL albo Hołownię, no na koniec dnia oznacza, że no zyskuje na tym PiS, no bo PiS jest największą partią, jeśli te głosy się zmarnują, no to jakby statystycznie PiS zyska z nich najwięcej. W sumie w tym wypadku też Konfederacja na tym sporo zyska, no bo zyska najwięcej jakby PiS, PO, potem Konfederacja, potem Lewica i potem no ten, kto powiedzmy z tego grona zostanie, więc nie jest to po prostu najbardziej optymalne dla tej opozycji rozumianej przez Trzecia Droga, Lewica, PO, optymalne, po prostu, to nie jest dla nich najlepsze rozwiązanie. Tutaj oczywiście pojawiają się już jakieś idee, no bo na przykład Budka w wywiadzie dla Radia Z bardzo zasugerował to trochę pod, to nie było otwarte, ale zasugerował trochę, że oni dla PSL-u jakąś ofertę mają. To się pokrywa z doniesieniami, które już w ogóle jakiś czas temu śmigały, że Tusk trzyma coś dla PSL-u. Pytanie brzmi oczywiście, że to jest prawda, ale jesteśmy w stanie wiedzieć, że tak, żeby ratować PSL przed spadkiem, byliby w stanie ich wciągnąć do siebie. To tylko pytanie brzmi też, czy PSL jest z tej opcji zadowolony, bo w samym PSL-u podobno pojawiają się głosy o tym, że czy to będzie dobra oferta i czy to jest oferta, którą warto przyjmować? Tak ciężko powiedzieć. Więc no to może być problematyczne. Do tego dochodzi jeszcze Hołownia. Hołownia, który no zdecydowanie będzie miał problem, gdyby to się rozpadło. Z tym, że no jakby do kogo on miałby dołączyć, z kim miałby się tutaj połączyć, żeby jakoś ratować swoje poparcie. Też ciężko w tym momencie tak do końca powiedzieć, co by się stało, gdyby to się rozpadło i kto z jakim poparciem by wyszedł. No ale też jego wywalenie się o próg wyborczy byłoby problematyczne, a po nim raczej nikt nie spodziewa się, na ten moment przynajmniej, że do PO dołączy, no bo to jest rzecz, której nie chciał robić najbardziej ze wszystkich rzeczy, jakie mógł zrobić. Plus jest mu trochę pamiętane, że kiedyś wyłamał się z tego porozumienia opozycji i zagłosował inaczej w sprawie sądów niż cała reszta. Więc to naprawdę może być problematyczny i ciekawy temat. Na pewno warto go obserwować, bo te wydarzenia mogą być najważniejszymi na ten moment w kontekście kampanii wyborczej, bo całkowicie zmieniają nam ustawienie dla wszystkich innych partii, które w ogóle w wyborach biorą udział. Ciekawe, warto obserwować. Gdybyśmy my mieli dawać nasze jakieś predykcje, predykcje podkreślamy, które absolutnie mogą się nie sprawdzić, to na ten moment wydaje się, że to naprawdę może nie przetrwać, naprawdę może się rozpaść, ale to, co teoretycznie mogłoby się zadziać, żeby to się nie stało, no to jest właśnie taki jakiś bardzo zimny prysznic na głowę pewnie obu liderów na koniec dnia, który pokazywałby, że jak oni się teraz rozłączą, to naprawdę jest przypał. I naprawdę lepiej trzymać ten trochę toksyczny związek, bo będzie gorzej, jak go nie będzie. Ale też zobaczymy, czy będą w stanie na przykład pokonać swoje ego. No to się okaże. To jest ciekawe, trzeba to śledzić. Przejdźmy dalej. Białoruś. No, Białoruś ogólnie jest problematyczny od dłuższego czasu. Tak, mamy tam Wagnerowców, mamy tam te wszystkie doniesienia, które są, mamy całą narrację PiSu na ten temat, ale no sama kwestia jest oczywiście w jakiś sposób niepokojąca, chociaż oczywiście bez paniki, bo o tym zaraz, ale no jest to w jakiś sposób niepokojące. I teraz pojawiła się kolejna niepokojąca rzecz, bo tak trzeba ją nazwać, która polegała na tym, że białoruskie śmigłowce wleciały sobie w przestrzeń powietrzną Polski. Problem pierwszy, który się pojawia, jest taki, że w ogóle to się stało. Oczywiste. Drugi problem, który się pojawia, to to, że no Polska, rząd znowu zrobił trochę coś jak z rakietą, w sensie nie na taką skalę absolutnie, ale jednak coś trochę w tym stylu, gdzie najpierw poszły komunikaty, że nie, nic się nie stało, spokojnie, w ogóle o czym wy mówicie, tam radary nic nie wykryły, nikt nam nie wleciał w strefę powietrzną, latali przy strefie powietrznej Polski, w ogóle tam gdzieś tam nawet pojawiła jakaś taka informacja, że ale to byliśmy poinformowani, to były jakieś ćwiczenia, czy wiadomo, że to nie jest spoko, tego nikt nie powiedział, ale no jakby spokojnie nic się nie dzieje. Potem pojawiły się informacje od mieszkańców o tym, że przeciął nad głowami, a ja się jakby nie teleportowałem do Białorusi, więc jakby to mi się przestrzennie nie zgadza. Nie wiem, czy taki ruch karate prawie wykonałem. A do tego pojawiły się jakieś zdjęcia, gdzie była analiza, że ej, no zdjęcie zrobione z tego miejsca i które pokazuje pod takim kątem ten śmigłowiec, to on nie mógł być po stronie Białorusi, jak to robił zwykłym aparatem i tak dalej. Dużo jakichś takich argumentów. I skończyło się na tym, że ministerstwo powiedziało, no w sumie faktycznie, przelecieli nad nami, przelecieli w naszej strefie powietrznej, powiadomiliśmy NATO, no wysyłamy na granicę dodatkowe wojska, dodatkowe śmigłowce i tak dalej. No będziemy tą sytuację monitorować i tak dalej. No i trochę ciężko nam w tym momencie też, wiecie, krzyczeć na rząd na takiej zasadzie, no i co mieli zrobić? W sensie załóżmy na chwilę teraz, że co mają jeszcze zrobić? No mają powiedzieć wojnę Białorusi? No, nie za bardzo trochę, nie? Też, no w sensie my to rozumiemy i też, wiadomo, to nie jest fajna sytuacja, ale też tak nasz take na to wszystko jest taki, że trochę nie ma co panikować, bo po pierwsze panikowanie zawsze jest złym pomysłem, w sensie mało kiedy panikowanie pomaga w sytuacji, a po drugie, co też ważne w naszej opinii, warto pamiętać o tym, że jednak właśnie takim dużym elementem nacisku, który Rosja i Białoruś wywiera na NATO, ale też w tym wypadku na Polskę, no to jest właśnie sianie jakiegoś strachu i podbudzanie paniki i tak dalej, nie? To jest też broń, której używają ci gracze. Pytanie brzmi oczywiście, no my jak zawsze powtarzamy, nie jesteśmy od wojska, ale no jakie są szanse, że nagle nas zaatakują i odniosą tym gigantyczne sukcesy i to się opłaca dla nich? No wydaje się, że to nie jest najbardziej realny scenariusz na świecie, tak? W sensie tak
taki take możemy rzucić. Więc jakby ten strach, który to wywołuje, sam w sobie jest tutaj pewnie nawet groźniejszy, więc trzeba zachować mimo wszystko spokój. A w kontekście politycznym z kolei, bo jakby no wiecie, na tym kanale jednak to interesuje nas najbardziej, mimo że sama sytuacja nie jest absolutnie fajna i zabawna, no to w kontekście politycznym jest to o tyle ciekawe, że Prawo i Sprawiedliwość znowu przeżywa mały kryzys związany z obronnością Polski, co podkopuje ich wiarygodność znowu w narracjach o bezpieczeństwie, które no, są dla nich ważne w tych wyborach. I też to jest chyba kolejne pokazanie, dlaczego oni nie mogą postawić na bezpieczeństwo Polski w 100%. No potem wydarza się coś takiego i jak spiąć narrację o bezpieczeństwie polskim z tym, że to się wydarza, nie? W sensie, no ciężko to robić. Więc PiS znowu trochę traci na tym polu i będzie miał trochę problem z tworzeniem takich narracji na wybory. Nie oszukujmy się. Ale jak już mówimy o tej polskiej polityce w takim rozumieniu trochę bardziej polska polityka niż partie robią rzeczy, to warto spojrzeć na to, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich, bo nie oszukujmy się, od dłuższego czasu, i to naprawdę od dłuższego czasu, relacje polsko-ukraińskie zaczynają być takie, nie powiem, że złe może, bo to byłoby za mocne słowo, ale się pogarszają i faktycznie pojawia się teraz więcej konfliktów na tej linii, na takim politycznym oczywiście poziomie, pojawia się teraz więcej tarci, no to już nie jest takie przyjacielskie bardzo, jak było na samym początku, czy tam tak naprawdę długo było bardzo przyjacielskie, no teraz coraz bardziej do głosu dochodzą interesy poszczególnych aktorów, co oczywiście też nie jest dziwne, jesteśmy w polityce międzynarodowej, tutaj nie ma sentymentów, ale no tak jakby mimo wszystko trochę burzy to ten piękny obraz, który przez jakiś czas był zbudowany. No i mimo tego, że to się toczyło i toczy cały czas, no to teraz faktycznie mieliśmy taką grubszą już sprawę i tarcie na linii Kijów-Warszawa. Tym razem poszło o wypowiedź Marcina Przydacza, który jest szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, który w wywiadzie, no w dużym skrócie, stwierdził, że Ukraina super, spoko i tak dalej, trzeba jej pomagać i wiadomo, jakby to jest w naszym interesie, spoko, spoko, ale no problem jest taki, że mamy zbiory zaraz i są rolnicy w Polsce i trzeba chronić polskich rolników, więc no te embargo na przykład nałożone na te niektóre ukraińskie towary, no musi być zachowane, no bo jednak musimy tutaj też dbać o nasz interes i o naszych rolników, nie możemy dopuścić do takiej ani innej sytuacji i tak dalej. Z perspektywy politycznej też partii to jest bardzo ważne, bo kryzys zbożowy, kryzys w ogóle rolniczy, który jest i pewnie będzie, może być w sumie nawet ważniejszym od bezpieczeństwa rzeczą, która może PiS pogrążyć, więc oni muszą w to grać. Ale nawet pomijając to, no też na takim interesie, powiedzmy czysto interesie narodowym, jakkolwiek my nie lubimy używać tego zwrotu, ale no powiedzmy, że tak to w tym momencie nazwijmy, no to faktycznie no to też jest ważna kwestia, tak? Po prostu to jest ważna kwestia, już nie tylko nawet politycznie, ale też tak po prostu w perspektywie państwa. No i jakby on to powiedział, nie? No i to wywołało reakcję po stronie ukraińskiej i właśnie, no wiecie, to były takie słowa o tym, że ale przecież to jest wasz wybawca, was zaczyna kasować za udzieloną pomoc, jeszcze jak krwawicie i tak dalej. No w sensie, zaczęło się robić nieładnie i Ukraina wezwała polskiego ambasadora. I tutaj warto to pamiętać. Wezwanie ambasadora, swojego sojusznika w ogóle, no to jest taki mocny ruch w polityce międzynarodowej, taki bardzo mocny ruch. No i taki ruch, który jest, nazwijmy to, trochę nieelegancki. Więc Polska ogólnie musiała odpowiedzieć w podobnej mierze, tak? Musiała. Więc zaprosiła ambasadora Ukrainy i oczywiście, no tutaj zaproszenie jest zmiękczeniem po prostu jeszcze bardziej słowa wezwanie, no ale na koniec to nie jest, wiecie, takie, że możesz powiedzieć, a nie, ja wolę nie przychodzić. Zapraszają ambasadora, to też musi się pojawić. No w każdym razie Polska zmiękczyła przekaz, bardziej niż Ukraina w tym wypadku, to trzeba przyznać. Więc ambasadorzy zaczęli być wzywani, więc to zaczęło napinać sytuację jeszcze bardziej, więc jakby policja zaczęli pisać o tym, że no to jest trochę przesada, co robi Ukraina i tak dalej. W każdym razie, no rzeczy, które się dzieją już od dłuższego czasu, tylko po prostu teraz jakby są jeszcze bardziej podbijane przez to, co się stało i te wypowiedzi. I faktycznie wydaje się, że ta polityka Polski i Ukrainy zaczyna się zmieniać w ostatnim czasie. Problemy na jej linii, zdecydowanie. I do tego wszystkiego, no wiecie, nawet MSZ tak powiedziało, czy w ogóle no polski rząd powiedział, że nie wezwali tego ambasadora, tylko jego nie było w Polsce, no bo nie było go w Polsce, więc jakby przyszedł jego zastępca. Komunikat jest taki, że jak tylko on wróci, to on ma się stawić, bo trzeba odbyć szczerą rozmowę na temat bilateralnych i multilateralnych stosunków, no czyli wiecie, taki, że Polska-Ukraina stosunki i stosunki Polska-Ukraina inne państwa. I że to musi być szczera rozmowa na temat różnych rzeczy, bo no trzeba sobie wyjaśniać kwestie. W sensie, o ile oczywiście to znowu sugeruje, że te napięcia mogą sobie rosnąć, o tyle wydaje się, być to też z drugiej strony jakiś pomysł na to, że może wreszcie dałoby się jakoś to ogarnąć, tak w sensie, żeby niepotrzebnie nie budować jakichś napięć na linii politycznej. I teraz dla jasności nie mówimy, że jakby Polska specjalnie buduje napięcie na linii politycznej, tylko bardziej może faktycznie dałoby się to jakoś ogarnąć w dobry sposób, gdyby się wszyscy dobrze dogadali. I jakby na to liczymy w tym wypadku, fajnie by było, no ale tak jak mówimy, sytuacja jest taka, widzimy trend tego, że się pogorsza od dłuższego czasu, więc trzeba za to trochę zerkać, aczkolwiek tak jak mówimy, no to w perspektywie politycznej oczywiście jest ważne też do wyborów i w perspektywie partii politycznych, bo PiS musi jakoś teraz zarządzać tym kryzysem rolniczym i musi jakieś komunikaty wygłaszać, żeby pokazywać, że jednego polskich rolników dba, to jest też dla nich ważna grupa wyborców, ale jednak no też z drugiej strony to ma też takie no większe międzynarodowe znaczenie, więc ciężka sprawa. Ale sprawa, o której zdecydowanie warto, żebyście wiedzieli. Wracając jednak do tematów trochę lżejszych niż wiecie, Białoruś i Ukraina w tym wypadku, Sośnierz wraca do Konfederacji w ogóle, bo przypomnijmy, on odszedł z Konfederacji razem na przykład z Dziamborem, oni założyli Wolnościowców, się najpierw odeszli z partii Nowa Nadzieja Mentzena, założyli Wolnościowców, ale potem stamtąd też wywalili, w sensie wywalili się z Konfederacji.
Konfederacji. No i to był jakby cała ta kwestia sporna, tam poszło o te wybory wewnątrz partii, o stanowiska i tam poszły między innymi też od Sośniarza bardzo mocne zarzuty w stosunku do Emmensena o fałszowanie wyborów i o to, że te wybory były w sensie potencjalne, też możliwe do sfałszowania może w tą stronę, że są niewiarygodne i tak dalej, no i się wtedy wyłączyli. No ale teraz Sośnierz argumentuje ten powrót, który Emmensen ogłosił, tym, że on się z Dziamborem nie dogaduje i w sensie na przykład wiecie, no Dziambor prowadzi te rozmowy z PSL-em, czyli jakby widzicie, nie tylko Polsce 2050 się nie podoba, że Dziambor i PSL rozmawiają, Sośnierzowi też, no i on w ramach tego wszystkiego to w sumie wraca do Konfederacji. I teraz patrząc na czyste motywacje, no, jak jesteście sobie Sośnierzem, no to w sumie dziwne nie próbować skoczyć z powrotem do pociągu Konfederacja, nie? Konfederacja jest na wznoszącej, to jest pociąg, który jest duża szansa, że zapewni ci miejsce w Sejmie. Dziwnym byłoby nie próbować na niego skoczyć, w sensie wiecie, stare urazy w polityce mogą być przykryte przez bardzo racjonalne kalkulacje czasami. A z perspektywy Konfederacji to jest to, o czym my trochę już mówiliśmy wcześniej, to znaczy, że Konfederacja jest w trochę problematycznej sytuacji jako partia, nie? No bo jak jesteście partią, która ma tam wiecie, tych parunastu ludzi w Sejmie i nagle, w ciągu jakby jednej kadencji, nawet nie całej kadencji, tylko ostatniego elementu tej kadencji, chwilę przed wyborami tak naprawdę, zaczęcie rosnąć w bardzo szybkim tempie, no to okazuje się, że nagle musicie zapełnić, nie wiem, 50 powiedzmy, miejsc w Sejmie. No i potrzebujecie na to ludzi. I jasne, trochę tych ludzi macie, no ale może nie spodziewaliście się, że będziecie mieli aż taki sukces, albo nie zdążycie się na to przygotować, więc to, co robi Konfederacja w tym momencie, nam się kojarzy trochę z bieganiem po jakby różnych środowiskach i ściąganiem ludzi, którzy potencjalnie mogą Konfederacji coś jeszcze dać, ewentualnie lubiani w tym środowisku, a jednocześnie no po prostu, wiecie, można ich wsadzić po prostu na to miejsce, na tą listę, żeby te głosy zdobyli i potem będą mogli pracować w Sejmie. Więc wydaje nam się, że to jest teraz trochę modus operandi Konfederacji, dlatego widzimy tak dużo tych ogłoszeń, kto będzie startował. To była stosunkowo mała partia, która nagle musi trochę nadrobić kadrowo, więc nie dziwi nas specjalnie, że go ściągają z powrotem. Po prostu no, trzeba na to patrzeć z perspektywy, no kogoś trzeba ściągać, on jest lubiany, no to lecimy z nim. Trzeba odsunąć stare spory tył. Więc to byłaby Konfederacja. Teraz druga rzecz, Lewica. Maciejewska. Okazuje się, że od maja jest zawieszona w prawach członka i w ogóle nie będzie kandydatem na wybory, kandydatką na wybory z ramienia Lewicy właśnie, no bo okazuje się właśnie, bo wyszła mała afera taśmowa w Lewicy. Okazało się, że no, dostała zarzuty za mobbing, to jest nagranie tego, jak tam źle się wypowiada o szefach partii, właśnie te zarzuty o mobbing i tam nieprzestrzeganie prawa pracowniczego, różne takie rzeczy. Które oczywiście no, w partii Lewica są trochę większym przewinieniem niż jakiejkolwiek innej partii. Czyli przewinieni są tym samym, ale odbiór jest taki, że to jest trochę mocniejsze, no bo to jednak jest partia, która bierze tego typu rzeczy trochę na sztandary. Więc jakby tam złamanie ich jest większą politycznie zbrodnią niż w jakiejkolwiek innej partii, tak do tego zmierzamy. Lewica mówi, że podchodzi do sprawy bardzo poważnie, że już dawno zgłosiła sprawę do prokuratury, że tam jest sąd partyjny, już jakby orzeka, no nie wiadomo czy zdąży przed wyborami, ale orzeka. I że no jakby no, ona jest zawieszona, nie wystartuje. Ona broni się z kolei tym, że twierdzi, że po pierwsze nagranie zostało zmanipulowane w taki sposób, że pokazać ją w gorszym świetle niż to było naprawdę. Są tak cięcia zrobione, żeby sugerować, że nie płaciła ZUS-u, a nie, że mogła nie płacić ZUS-u i o tym mówiła, w sensie, że jakaś tam jej organizacja, którą prowadziła, miała prawo nie płacić ZUS-u i ona jakby o tym mówiła, zostało tak przycięte, żeby było, że nie płaciła ZUS-u, mimo że powinna. No a do tego trochę przypał, że nagrywał ją jakiś tam jej współpracownik, jednak w prywatnym momencie nazwijmy to, czy tam no w pracy, prywatny moment, no w pracy. No i że zarzuty o mobbing są całkowicie znikąd i że to był ciężki moment dla partii i ona na przykład no, tak wypowiadała się negatywnie o jakichś tam szefach partii, ale co do zasady, no to nie było tam mobbingu. Taki spór w sumie w tą stronę i teoretycznie on mógł być problematyczny dla Lewicy, ale szczerze nie uważamy, że będzie. I to z jednego głównego powodu, w sensie do Lewica wychodzi i mówi, no tak, ale my ogarnęliśmy tą sprawę, głoszenie do prokuratury i tak dalej, w sensie wiecie, nie kryjemy jej czy coś, ona nie wystartuje, więc w sumie jaki możecie mieć do nas zarzut? No to, że ktoś coś odwalił, no a my podjęliśmy wszystkie akcje, jakie mogliśmy, żeby go za to ukarać i jakby żeby już nie psuł nam wizerunku, no to w sumie co mamy zrobić? I wydaje nam się, że właśnie o ile to mógł być niebezpieczny problem dla Lewicy, no bo tak jak mówimy, pewnie dla wyborców tej partii, części wyborców tej partii, tego typu rzeczy są ważniejsze niż dla wyborców innych partii, o tyle no Lewica jakby zrobiła rzeczy w tym kierunku, więc wydaje nam się, że to nie będzie jakaś wielka afera i ona z perspektywy Lewicy rozejdzie się po prostu po kościach. Taka ciekawostka, tak żeby nie było, bo dużo jest o tym teraz pisane, więc jakby to jest nasz take na ten temat. A żeby znać więcej take'ów naszych na różne tematy i wiedzieć, co się dzieje w polskiej zagranicznej polityce, zostawcie lajka, zostawcie suba, no będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy, nasz Instagram, nasz inny film, tu są newsy na bieżąco, tu jest fajny film. My serdecznie dziękujemy naszym patronom i zachęcamy do zerknięcia naszego patronata, jeśli może macie ochotę. I co, w zamian za to wszystko, możemy tylko i wyłącznie starać się starać dla was. Cześć!